Psychiatria, rozdział 5: Wywiad i badanie pacjenta. Wprowadzenie. Podobnie jak w innych dziedzinach medycyny, prawidłowy sposób zbierania wywiadu i umiejętność zbadania pacjenta są konieczne do przeprowadzenia diagnostyki różnicowej. Badanie psychiatryczne. Podstawowe cele badania psychiatrycznego to. Uzyskanie informacji, ocena postaw i emocji pacjenta, zapewnienie pacjentowi wsparcia i poczucia, że jest zrozumiane, umożliwi to zbudowanie relacji terapeutycznej. Ważne jest zbudowanie relacji opartej na zaufaniu ze strony pacjenta. Należy sprawić, aby pacjent, jeśli to możliwe, czuł się podczas rozmowy swobodny i nieskrępowany. W opowiadaniu o sobie. Równocześnie, jeżeli pacjenta w czasie rozmowy nurtują trudne dla niego myśli, powinien mieć poczucie, że badający sobie z tym poradzi. Należy stworzyć przyjazne środowisko, w którym pacjent będzie mógł uwierzyć, że jego problemy nie są dla prowadzącego rozmowę zbyt trudne i mogą być swobodnie omawiane. Ogólnie pytania otwarte, na przykład, jaki Pan ma nastrój, powinny przeważać nad zamkniętymi, na przykład, czy czuje się Pan przygnębiony? Zwłaszcza w początkowej części wywiadu nie należy zbyt szybko ograniczać możliwych odpowiedzi. Zazwyczaj przez pierwsze 5 minut wywiadu warto, nie przerywając, pozwolić pacjentowi opowiadać o swoim problemie. W dalszej części rozmowy, kiedy niektóre elementy wywiadu i oceny stanu psychicznego wymagają uzupełnienia, badający musi powrócić do schematu i uzupełnić brakujące informacje. Zobacz też rozdział czwarty: studenci i osoby szkolące się w psychiatrii, które po raz pierwszy zbierają wywiad lub przeprowadzają badanie psychiatryczne. Niekiedy czują się niepewnie podczas poruszania niektórych tematów, takich jak na przykład rozwój psychoseksualny. Większość pacjentów jednak, przynajmniej na poziomie nieświadomym, spodziewa się pytań z tego obszaru. W istocie, pacjent niezapytany o kluczowe momenty jego życia seksualnego może czuć się jak chory który nie miał zbadanego brzucha podczas wizyty u chirurga. Podobnie ważne jest, aby zapytać pacjenta o myśli samobójcze, które mogą się u niego pojawiać. Nie ma dowodów, że takie pytanie może spowodować wystąpienie myśli samobójczych. Przeciwnie. Pacjent, podobnie jak w poprzednim przypadku, może na poziomie nieświadomym spodziewać się takiego pytania, a wobec rosnącej wiedzy społeczeństwa na temat zagrożenia samobójstwem, również na poziomie świadomym, można oczekiwać rozmowy na ten temat. Pacjentom głuchym, którzy posługują się językiem migowym, należy zapewnić usługi tłumacza języka migowego doświadczonego w pracy w dziedzinie psychiatrii. Podobnie w każdym innym przypadku. Kiedy pacjent nie posługuje się językiem znanym badającemu, należy zatrudnić tłumacza. Pacjenci z ryzykiem zachowań agresywnych W przypadku pacjentów wrogo nastawionych do otoczenia lub rozgniewanych, rozmowa może być niewystarczającą metodą uspokojenia. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z urejniami psychotycznych cierpiących z powodu zaburzeń na podłożu organicznym. Ryzyko stania się ofiarą agresywnego zachowania pacjenta jest jednak mniejsze w przypadku psychiatrów niż w przypadku lekarzy pierwszego kontaktu, czy też pracowników oddziałów ogólnomedycznych. Należy zawsze poinformować pozostałych członków personelu, z którym pacjentem i gdzie będzie przeprowadzona rozmowa. Należy znać zasady postępowania na oddziale w przypadku zagrożenia przemocą, takie jak działanie dzwonków czy systemów alarmowych. Pomocne mogą być także znajomość i trening podstawowych technik uwalniania się z uchwytu agresora. Szansa na współpracę jest większa, a ryzyko przemocy mniejsze. Jeżeli badający siedzi w odległości około metra od pacjenta, na tej samej wysokości, w takiej pozycji, że badający może cały czas patrzeć na pacjenta, ale pacjent nie musi patrzeć na rozmówcę. Zazwyczaj efekt ten można osiągnąć poprzez siedzenie mniej więcej pod prostym kątem. Zobacz rycina 4.1. Zarówno przeprowadzający badanie, jak i pacjent powinni mieć swobodny dostęp do drzwi. W takiej sytuacji pacjent nie czuje się zamknięty w pułapce, a badający może w razie potrzeby łatwo i szybko opuścić pomieszczenia. Jeżeli pacjent zaczyna być rozgniewany lub bezpośrednio wypowiada groźbę, należy zachowywać się ze spokojem, mówić łagodnym głosem, unikać kontaktu wzrokowego oraz raczej siedzieć niż stać. Aby nie wywoływać w pacjencie poczucia, że jest osaczone. W takiej sytuacji, chcąc uspokoić pacjenta, należy być przygotowanym na dłuższą rozmowę. Wywiad psychiatryczny. Najlepiej, jeśli wywiad zostanie zebrany zarówno od pacjenta, jak też od innych osób mogących być źródłem informacji zobacz, niżej. Powód zgłoszenia. Krótki opis, jak i dlaczego pacjent się zgłosił Dolegliwości. Dolegliwości zgłaszane przez pacjenta powinny być opisane, a także odnotowane czasy trwania każdego objawu. Przebieg obecnej choroby należy opisać w porządku chronologicznym rozwój każdego objawu, uwzględniając wszystkie czynniki wyzwalające i podtrzymujące, przykładowo w przypadku epizodu depresyjnego. Należy uwzględnić biologiczne i poznawcze objawy depresji. Zobacz rozdział 9. Odnotowuje się także to, w jaki sposób stan pacjenta wpływa na jego funkcjonowanie społeczne. Wywiad rodzinny. Należy zapytać pacjenta o rodziców i rodzeństwo, odnotować ich obecny wiek lub wiek w chwili zgonu, zawód, stan zdrowia i relacje z pacjentem. Należy także zapytać o ewentualną datę rozstania lub rozwodu rodziców. Choroby w rodzinie. Występowanie w rodzinie jakichkolwiek chorób neurologicznych, np. padaczki lub psychiatrycznych, powinno być szczegółowo opisane, z uwzględnieniem natury choroby i stosownego leczenia. Należy także zapytać pacjenta o samobójstwa w rodzinie. Wywiad rozwojowy. Dzieciństwo. Należy zapytać o datę urodzenia, miejsce urodzenia, nieprawidłowości stwierdzone w ciąży oraz czy poród było o czasie. Osiąganie kolejnych etapów, kroków milowych rozwoju psychoruchowego. Czy występowały jakiekolwiek obciążające przeżycia emocjonalne, zwłaszcza rozstania, np. z powodu śmierci z bliskimi osobami. Takimi jak rodzeństwo czy rodzica. Edukacja. Należy dowiedzieć się o wiek rozpoczęcia nauki szkolnej, rodzaje szkół, do których uczęszczał pacjent, relacje z rówieśnikami i nauczycielami, wagarowania lub inne trudności i kłopoty w szkole, uzyskane wykształcenia, wiek opuszczenia szkoły, wyższe wykształcenia. Funkcjonowanie zawodowe Należy podsumować historię rozwoju zawodowego, uwzględniając awanse lub obniżenie rangi. Trzeba też szczegółowo dopytać o powody powtarzających się utrat pracy, np. picie problemowe. Powinno się odnotować także wszystkie inne trudności w pracy. Wywiad psychoseksualny. Kobiety należy zapytać o wiek wystąpienia pierwszej miesiączki, zaburzenia miesiączkowania, ciąże, a także wiek wystąpienia menopauzy. Każdy pacjent powinien być zapytany też o orientację seksualną. Trzeba zebrać szczegółowe informacje dotyczące jakiegokolwiek wykorzystania seksualnego lub martretowania, a także zapytać o dotychczasowe kontakty seksualne. Historię związków małżeńskich, włącznie z przypadkami niewierności i ewentualnie trudności w obszarze życia seksualnego. Dzieci. Należy zebrać dane dotyczące dzieci i odnotować jakiekolwiek trudności lub zaburzenia. Sytuacja życiowa. Należy zapytać o sytuację rodzinną, między innymi, z kim pacjent mieszka. Stan cywilny, zawód i status finansowy, warunki mieszkaniowe, czy są odpowiednie, zainteresowania i kontakty społeczne, wywiad ogólnomedyczny, chronologiczne podsumowanie dotyczące przebytych chorób i urazów gdzie i w jaki sposób były leczone. Należy zapytać o przyjmowane leki, ich działania niepożądane, a także Nadwrażliwość na leki zażywane wcześniej. Przebyte zaburzenia psychiczne. Należy zapytać o. Przebyte choroby i zaburzenia psychiczne. Czas trwania. Dotychczasowe leczenie w trybie szpitalnym i ambulatoryjnym. Dotychczas przyjmowane leki. Aktualnie przyjmowane leki i ich ewentualne działania niepożądane. Używanie substancji psychoaktywnych alkohol Należy zapytać o ilość obecnie przyjmowanego alkoholu oraz ilość alkoholu spożywanego w przeszłości, a także o występowanie kiedykolwiek objawów odstawiennych. Zobacz rozdział 8. Trzeba też uzyskać informacje na temat występowania chorób somatycznych, urazów, np. wypadek drogowy. Problemów z prawem, np. wykroczenia drogowe lub problemów w pracy, np. regularne spóźnienia do pracy skutkujące jej utratą, pojawiających się w wyniku picia alkoholu. Rutynowym elementem oceny pacjenta powinno być wypełnienie kwestionariusza CAGE, rozdział siódmy. Jest to badanie przesiewowe w kierunku problemów alkoholowych. Odpowiedź tak na dwa lub więcej z poniższych pytań kwestionariusza Cage wskazuje na obecność problemów związanych z alkoholem. C. Czy myślałeś kiedyś o tym, żeby ograniczyć picie? A. Czy ludzie denerwowali Cię, bo krytykowali Twoje picie? Annoyed. Zirytowany. G. Czy kiedykolwiek miałeś poczucie winy z powodu picia? Guilty. Winny. E. Czy zdarzyło Ci się, że pierwszą czynnością, jaką podjąłeś z rana, było wypicie alkoholu, żeby uspokoić nerwy albo pozbyć się kaca? Otwieracz do oczu. Tytoń. Jeżeli pacjent pali, należy zapytać o rodzaj i ilość palonych papierosów lub innych produktów nikotynowych, a także uzyskać informacje na temat palenia w przeszłości. Nadużywanie narkotyków. Powinno się zebrać szczegółowe informacje dotyczące stosowania narkotyków, z uwzględnieniem rodzaju substancji, ilości, drogi podania i skutków przyjmowania. Konflikty z prawem. Należy uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych konfliktów z prawem oraz odbywanych kar, np. kara grzywny lub więzienia. Osobowość Przedchorobowa Osobowość pacjenta to stały, utrzymujący się przez całe życie względnie trwały wzorzec zachowań i postaw, który dotyczy sposobu myślenia, sfera poznawcza, reakcji emocjonalnych, uczuciowość i zachowania, kontrola impulsów oraz sposób odnoszenia się do innych i radzenia sobie w sytuacjach interpersonalnych. Jeżeli osobowość pacjenta zmieniła się po wystąpieniu zaburzeń psychicznych, dane dotyczące osobowości przedchorobowej powinny być uzyskane zarówno od pacjenta, jak też od innych informatorów. Najistotniejsze zagadnienia można podsumować w następujących punktach: stosunek do innych ludzi w relacjach towarzyskich, rodzinnych i seksualnych. Charakter i stosunek do siebie, poglądy i standardy moralne i religijne, przeważający nastrój, zainteresowania i sposób spędzania wolnego czasu, życie w wyobraźni, marzenia na jawie i koszmary senne, typowe sposoby reakcji na stres, w tym mechanizmy obronne, ramka, wywiad i badanie psychiatryczne. Podstawowe cele wywiadu psychiatrycznego to uzyskanie informacji, ocena nastroju i postaw, udzielenie wsparcia. Należy zaczynać od pytań otwartych: wywiad, powód zgłoszenia, dolegliwości, przebieg obecnej choroby, wywiad rodzinny, choroby psychiczne w rodzinie, historia życia pacjenta, dzieciństwo, wykształcenie. Przebieg pracy zawodowej, rozwój i życie psychoseksualne, dzieci, obecna sytuacja życiowa, przebyte choroby, przebyte zaburzenia psychiczne, używanie substancji psychoaktywnych alkohol, tytoń, narkotyki, konflikty z prawem osobowość przedchorobowa ocena stanu psychicznego i opis psychopatologiczny. Ocena stanu psychicznego jest niezwykle ważnym elementem badania psychiatrycznego. Osoby podczas szkolenia powinny doskonalić swoje umiejętności, obserwując, jak przeprowadzają badanie doświadczeni psychiatrzy. Ocena dotyczy objawów psychopatologicznych oznak choroby ujawnianych w czasie rozmowy. Oprócz danych uzyskanych podczas samej rozmowy z pacjentem. W ocenie stanu psychicznego uwzględnia się również informacje uzyskane od innych osób. Na przykład od pielęgniarek w przypadku pacjenta hospitalizowanego. Jest to ważne, ponieważ pacjent w trakcie badania może nie ujawniać wszystkich objawów. Przykładowo, chociaż personel pielęgniarski zaobserwował, jak pacjent rozmawia z halucynacjami słuchowymi, sam chory w czasie wywiadu może zaprzeczyć. Występowaniu zaburzeń spostrzegania. W tej części rozdziału zostaną przedstawione główne obszary, które muszą być uwzględnione podczas oceny stanu psychicznego. W zależności od rozpoznania, niektóre objawy powinny być bardziej szczegółowo ocenione: na depresja, szczegółowa ocena nastroju, schizofrenia, szczegółowa ocena nastroju. Nieprawidłowych przekonań i niezwykłych doznań zmysłowych. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Szczegółowa ocena nastroju i treści myślenia. Otępienie. Szczegółowa ocena nastroju i czynności poznawczych. Każdy dział dotyczący szczególnych składowych, niezbędnych do oceny stanu psychicznego, odnosi się także do nieprawidłowości. Jakie mogą występować w tym obszarze? Opis psychopatologiczny jest odpowiednikiem opisu badania przedmiotowego w przypadku chorób internistycznych czy chirurgicznych. Zazwyczaj łatwiej powiązać poszczególne objawy z chorobami, w których mogą występować, niż uczyć się samej listy możliwych nieprawidłowości. W dalszych rozdziałach podręcznika, w których omówiono, Poszczególne jednostki chorobowe znajdują się odniesienia do objawów psychopatologicznych opisanych w tej części książki. Dlatego warto podczas dalszej lektury wracać do tego rozdziału. Najlepszą metodą zrozumienia opisu psychopatologicznego jest jednak opisywanie pacjentów z różnymi chorobami psychicznymi, ponieważ wymaga to wyodrębniania i uporządkowania. Ujawnionych przez nich objawów. Wygląd i zachowanie wygląd zewnętrzny. Należy opisać ogólny wygląd pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem cech mogących wskazywać na występowanie zaburzeń psychicznych. Zaniedbanie, przejawiające się brakiem higieny osobistej, brudnym lub niewłaściwym ubraniem, czy nieuczesanymi. I przetłuszczonymi włosami może występować w otępieniu, nadużywaniu substancji psychoaktywnych, zarówno alkoholu, jak i narkotyków, schizofrenii lub zaburzeniach nastroju. Niedopasowane, zbyt luźne ubrania mogą wskazywać na niedawny spadek masy ciała, co może występować w przypadku niektórych chorób somatycznych, np. nowotwory, i w depresji, i w anoreksji. Pacjent w stanie manii może być ubrany kolorowo i ekstrawagancko. Zgrubienia skóry na grzbiecie dłoni mogą występować w bóli mi psychicznej, gdy pacjenci za pomocą palców wywołują odruch wymiotny. Wówczas mówimy o objawie Rasela. Wyraz twarzy. Wygląd twarzy. Również może być wskazówką diagnostyczną, zwłaszcza w odniesieniu do chorób somatycznych. Typowy wygląd twarzy może występować w zaburzeniach hormonalnych, takich jak zespół Cushinga, nadczynność lub niedoczynność tarczycy. Chorzy z depresją często mają opuszczony wzrok, pionową zmarszczkę na czole i opuszczone w dół kąciki ust. Z kolei pacjenci maniakalni mają wygląd euforyczny i lub wskazujący na rozdrażnienie. Na lęk zaś mogą wskazywać uniesione brwi, poszerzenie szpar powiekowych, szerokie źrenice i obecność poziomych zmarszczek na czole. Względnie stały, niezmieniający się wyraz twarzy może być spowodowany parkinsonowskimi działaniami ubocznymi neuroleptyków które charakteryzują się działaniem antydopaminergicznym. Stosowane są np. w leczeniu schizofrenii i manii lub samą chorobą Parkinsona. Obecność delikatnego meszku luna go po bokach twarzy, a także na innych częściach ciała, takich jak ramiona i plecy, co jednak trudno stwierdzić przed badaniem przedmiotowym, może występować w jadłostręcie psychicznym. W przypadku bumilii psychicznej twarz może wydawać się pucułowata w związku z powiększeniem ślinianek. Obrzęk twarzy może także wystąpić w wyniku nadużywania środków przeczyszczających. Postawa i sposób poruszania. W schizofrenii, a niekiedy także w innych zaburzeniach mogą występować następujące nieprawidłowości w zakresie poruszania się. Ambitendencja, echopraksja, manieryzmy. Negatywizm, zastyganie i stereotypie. W przypadku ambitendencji, chory zamiast podejmować działanie, wykonuje wiele wstępnych, niezakończonych poruszeń. Rycina 4.1 Echopraksja to automatyczne naśladowanie przez chorego cudzych ruchów, które występuje nawet jeśli pacjent jest poproszony o powstrzymanie się od tego, Manieryzmy to powtarzające się mimo wolne ruchy, które wydają się celowe. Negatywizm to niemający uzasadnienia opór w stosunku do poleceń, a także w stosunku do prób wykonania biernego ruchu którąś częścią ciała pacjenta. W przypadku zastygania, pacjent przyjmuje niewłaściwą lub dziwaczną postawę ciała na dłuższy czas. W stereotypie. To powtarzające się bezcelowe układy ruchów lub schematy wypowiedzi. W gibkości woskowej inaczej. Czy Jeżeli badający próbuje poruszyć część ciała pacjenta, odczuwa plastyczny opór przypominający zginanie woskowego pręta, a poruszona część ciała pozostaje uformowana w nowej pozycji na 5.2. 2 Tiki to powtarzające się nieregularnie ruchy obejmujące partię mięśni. Mogą występować na przykład w zapaleniu mózgu, chorobie Huntingtona i zespole. Gilles de la simple zespole Toreta zobacz rozdział 16. Parkinsonizm jest związany z pochyleniem tułowia do przodu. Nastrój depresyjny może być związany ze złym kontaktem wzrokowym. Wzrok często jest spuszczony i opadnięciem ramion. Zwiększoną ruchliwość i niezdolność do siedzenia w spokoju można zaobserwować w manii. Niepokój ruchowy i niezdolność do usiedzenia w miejscu często też występuje w lęku. Który może współwystępować z depresją. Niedostateczna aktywność ruchowa. Określenie stupor, osłupienie odnosi się do stanu, w którym pacjent nie mówi i nie porusza się. Mutyzm kinetyczny, lecz równocześnie pozostaje w pełni świadomy. Na to, że pacjent jest świadomy, wskazują ruchy oczu, które często są otwarte. A wzrok chorego może podążać za obiektami. Ponadto, po ustąpieniu stanu stuporu, pacjent może pamiętać wydarzenia z tego okresu. Stan stuporu niekiedy bywa przerywany przez stany pobudzenia i nadaktywności. Sytuację taką można zaobserwować w przypadku stuporu katatonicznego, depresyjnego lub maniakalnego, a także w padaczce i histerii. W neurologii słowa stupor używa się w innym znaczeniu. Pacjent w stuporze reaguje na ból i głośne dźwięki. Możliwe są krótkie wypowiedzi monosylabowe i pewna spontaniczna aktywność ruchowa. Depresyjne spowolnienie jest łagodniejszą formą zahamowania psychoruchowego. Może ono występować w depresji i w skrajnym nasileniu może przechodzić w stupor depresyjny. Pierwotne spowolnienie jest objawem skręgu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i może być wtórne do nawracających wątpliwości i rytuałów. Nadmierna aktywność ruchowa. W pobudzeniu psychoruchowym występuje nadmierna aktywność ruchowa, zazwyczaj ukierunkowana na cela, także niezdolność do pozostania w spokoju. Nadmierna aktywność łatwe rozpraszanie się. Impulsywność i nadpobudliwość są elementami zaburzeń hiperkinetycznych. Zaburzenia te występują u dzieci i nastolatków, a także coraz częściej u dorosłych. W przypadku somnambulizmu, lunatykowania, złożona sekwencja ruchów i zachowań jest wykonywana przez osobę, która właśnie się obudziła ze snu i nie jest w pełni świadoma swoich działań i otoczenia. Czynności natrętne, kompulsje to powtarzające się stereotypowe, choć pozornie celowe zachowania. Używa się też określenia rytuały. Zachowanie to stanowi ruchową część objawów związanych z myślami natrętnymi. Przykładowe czynności natrętne to rytuały, w których pacjent wielokrotnie sprawdza. Czy drzwi wejściowe są zamknięte, albo czy wyłączył prąd. Rytuały czynnościowe, w czasie których pacjent wielokrotnie myje ręce, czasem nawet doprowadzając do uszkodzeń skóry. Rytuały związane z liczeniem, rytuały związane z ubieraniem. Dipsomania, przymus picia alkoholu. Polidepsja, przymus picia wody. Kleptomania, przymus kradzieży. Trichotylomania, przymus wyrywania sobie włosów. Nimfomania, występująca u kobiet natrętne pragnienie stosunków seksualnych. Satyriasis, występujące u mężczyzn natrętne pragnienie stosunków seksualnych. Aspekty psychodynamiczne. Nie można przeoczyć psychodynamicznego znaczenia aktywności ruchowej. Na przykład, mężatka lub kobieta zaręczona może w czasie badania bawić się obrączką lub pierścionkiem zaręczynowym, ponieważ odczuwa lęki związane ze swoim związkiem. Jeżeli zdejmie obrączkę całkowicie, może to wskazywać na nieświadome pragnienie zakończenia relacji. Polskie podręczniki psychiatrii raczej nie zachęcają do tak bezpośrednich interpretacji. Przypis tłumacza. Zachowanie społeczne. Zachowania społeczne mogą być zmienione w otępieniu, gdy pacjent nie stosuje się do przyjętych zasad zachowania. Na przykład może ignorować osobę prowadzącą badanie. W schizofrenii pacjent może zachowywać się dziwacznie, agresywnie lub podejrzliwie. W manii pacjent może flirtować z osobą przeprowadzającą badanie oraz zachowywać się w sposób odhamowany seksualnie. Lub odhamowany w innych obszarach. W zaburzeniach ze spektrum autyzmu, w całościowych zaburzeniach rozwoju, pacjent, jak się wydaje, nie ma świadomości, jakie są możliwe reakcje innych osób na podejmowaną przez niego aktywność. Kontakt. Należy opisać rodzaj kontaktu, jaki udało się nawiązać z pacjentem. Nawiązanie dobrego kontaktu wspomaga budowanie relacji terapeutycznej. Zobacz rozdział czwarty. Zły kontakt może występować w przypadku hospitalizacji wbrew woli lub w niektórych zaburzeniach osobowości. Zobacz rozdział 15. Na podstawie kontaktu można wnioskować zarówno o przeniesieniu, jak i przeciw przeniesieniu. Zobacz rozdział czwarty. Należy uwzględniać to zagadnienie rozważając aspekty psychodynamiczne relacji pacjenta i lekarza, zwłaszcza przy analizie reakcji pacjenta na różne metody leczenia, takie jak psychoterapia indywidualna. Nawiązanie dobrego kontaktu jest bardzo ważnym elementem badania. Mowa, szybkość, ilość i artykulacja. Na początku należy ocenić szybkość, z jaką pacjent mówi. Tok wypowiedzi może być przyspieszony w manii, a zwolniony w depresji i otępieniu. Ilość słów może być zwiększona w lęku i w manii, a zmniejszona w otępieniu, schizofrenii i depresji. Jeżeli zwiększona jest zarówno ilość, jak i szybkość wypowiedzi, objaw ten jest określany jako natłok mowy. Występuje m.in. w manii. Przerwanie takiej wypowiedzi jest trudne. W przypadku słowotoku określanego także jako... Logorhea – wypowiedź jest płynna, chaotyczna i z użyciem wielu słów. Gdy występuje ubóstwo mowy, pacjent używa niewielu słów, zaś odpowiedzi na pytania mogą być monosylabiczne. Mutyzm to całkowity brak mowy. Trzeba też pamiętać o tym, że pacjent może mieć obcy akcent, co powoduje, że nieprawidłowo wypowiadane słowa mogą być przez badającego potraktowane jako neologizmy. Należy także pamiętać, że niektórzy ludzie mogą na stałe wypowiadać się w sposób, który może skłaniać do postawienia nieprawidłowej diagnozy psychiatrycznej. Przykładowo, dla niektórych osób z Nowego Jorku mówienie szybko i głośno jest całkowicie normalne. Należy to uwzględnić przed rozważeniem diagnozy hipomanii. Dysartria to trudności w artykulacji wypowiedzi, dysprozodia to zaburzenie prawidłowej intonacji i melodii wypowiedzi. Jąkanie charakteryzuje się przerwami w płynności wypowiedzi i powtórzeniami fragmentów wyrazów. Forma wypowiedzi. Forma wypowiedzi odzwierciedla strukturę myśli pacjenta, i w związku z tym ta grupa objawów określana bywa także jako zaburzenia formalne myślenia. Należy opisać cechy formalne wypowiedzi, to znaczy sposób, w jaki mówi osoba badana. Treść wypowiedzi analizuje się w następnym etapie. Jeżeli zaobserwuje się nieprawidłowe formy wypowiedzi, warto zapisać fragment takiej wypowiedzi, który to dokumentuje. W przypadku gonitwy myśli na wypowiedź składa się strumień szybko wypowiadanych słów z nagłymi zmianami tematu bez ukierunkowania na cel. Rycina 5.3. Zmiana tematu może być związana z przypadkiem skojarzeniami słownymi takimi jak aliteracje czy asonanse, skojarzeniami dźwiękowymi np. Kot na płot i skok w bok. Reakcjami na bodźce rozpraszające. Na przykład, pacjent maniakalny z gonitwą myśli mówi o tym, dlaczego nie przyjmował swojego profilaktycznego węglanulitu, kiedy to zauważa innego, chorego z brodą i nagle zmienia temat na zagadnienie noszenia brud jako takich. W drobiazgowości myślenie wydaje się powolne. Z pojawieniem się w treści wypowiedzi licznych, nieważnych szczegółów, jednakże konkluzja wypowiedzi ostatecznie zostaje osiągnięta. Rycina 5, 4. W przypadku odpowiedzi obok odpowiedzi pacjenta na pytania, choć ewidentnie nieprawidłowe, wskazują na to, że chory zrozumiał pytanie. Na przykład na pytanie, ile nóg makrowa, Chory odpowiada 5. Objaw ten występuje w zespole Gansera. Zespół początkowo opisany u przestępców oczekujących na rozprawę sądową. Neologizmy to nowe słowa utworzone przez pacjenta lub istniejące już w języku, lecz użyte w nowy sposób. Na przykład kobieta cierpiąca na schizofrenię, przekonana, że pracownicy elektrowni dokonują uszkodzeń w jej domu, twierdziła, że używają oni narzędzi, które nazwała. Elektroenergatorami. Za pomocą elektroenergatorów zostały zepsute gniazdka elektryczna. W przypadku perseveracji zarówno dotyczących mowy, jak i sfery motorycznej operacje umysłowe są kontynuowane mimo że nie ma już takiej potrzeby. W paliali chory powtarza słowa z rosnącą częstotliwością na przykład 79-letnia kobieta z chorobą Alzheimera powtarzała. Nóż, 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 nóż. Coraz szybciej i szybciej. W logo kloni. chory powtarza ostatnią sylabę ostatniego słowa. Na przykład kobieta z chorobą Alzheimera dopytywała. Ale o co chodzi, dzi, 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 dzi? Echolalia to automatyczne odtwarzanie przez pacjenta cudzej wypowiedzi, nawet jeśli chory jej nie rozumie. Bo na przykład jest w języku obcym. Blok myśli to nagłe przerwanie strumienia myśli, zanim myśl zostanie zakończona. Z pozostawieniem uczucia pustki. Po chwili ciszy pacjent nie może przypomnieć sobie, o czym mówił albo co zamierzał powiedzieć. Zaburzenie rozluźnienie kojarzeń, czy inaczej rozkojarzenia jest szczególnie charakterystyczne dla schizofrenii i może być uznane za schizofreniczne zaburzenie mowy. Zaburzenia to określane są jako zaburzenia formalne myślenia. Określenie używane również w stosunku do całej grupy omawianych obecnie objawów. Przypis tłumacza. Przykładem może być tok myślenia naśladujący konika szachowego. Night's Move Thinking. Night move thinking. W którym występują dziwne, niebezpośrednie skojarzenia pomiędzy poruszanymi wątkami, co prowadzi do utraty płynności i ciągłości wypowiedzi. Tak właśnie porusza się w grze konik szachowy, który przeskakuje z zajmowanego pola na takie, które nie jest z nim bezpośrednio połączona. W schizofazji nazywanej też sałatą słowną. Wypowiedź jest niespójną i niezrozumiałą, mieszaniną słów i fraz. Schneider, znany psychiatra, opisał pięć następujących elementów zaburzeń formalnych myślenia: fuzja, w której odrębne idee przenikają się i łączą, pomijanie, w którym idea lub jej część zostaje pominięta, co prowadzi do utraty sensu, zbaczanie. W którym tok myślenia oddala się od głównego wątku. Pomieszanie, w którym pomieszane są elementy jednej myśli. Podstawienie, w którym pierwotna myśl jest zastąpiona przez inną. Schneider uważał, że prawidłowy tok myślenia ma następujące właściwości: Trwałość idea utrzymuje się w umyśle Organizacja treści obecne w myśleniu są od siebie oddzielone i zorganizowana oraz ciągłość razem z ciągłością ogólnego poczucia sensu. W schizofrenii Schneider opisał trzy typy zaburzeń formy myślenia, podobnie jak są trzy cechy myślenia prawidłowego: nietrwałe myślenie, zamiast trwałości, w którym występują pomijanie, zwaczanie i podstawianie. Pomieszane myślenie zamiast organizacji, w którym pacjent traci podstawową spójność myślenia, czego efektem jest pomieszanie. Chaotyczne myślenie zamiast ciągłości, w którym nagłe idee pojawiają się, ale nie zostają włączone w cały obszar świadomości. Nastrój. DSM 4TR definiuje nastrój jako. Trwały i utrzymujący się stan emocjonalny, który wpływa na odbiór rzeczywistości. Przykłady nastroju to m.in. nastrój depresyjny, podwyższenie nastroju, złość i lęk. Ocena obiektywna nastroju powinna być dokonana na podstawie wywiadu, wyglądu, zachowania i postawy pacjenta. Ocena subiektywna nastroju Czyli ocena stanu odczuwanego przez pacjenta może być dokonana dzięki zadawaniu takich pytań jak: Jak się pan czuje? Albo: W jakim jest pan nastroju? Nastrój dysforyczny jest stanem nieprzyjemnym. W depresji nastrój pacjenta jest obniżony, może mu towarzyszyć anhedonia. Czyli stan, w którym chory traci zdolność czerpania przyjemności z typowych dotychczas lubianych zajęć i nie jest już nimi zainteresowany. W przypadku smutku lub żałoby stopień przygnębienia jest adekwatny do poniesionej straty. Jeżeli zostanie stwierdzony nastrój depresyjny, należy dokładnie zbadać wpływ depresji na treść myślenia. Między innymi należy zapytać o to czy pacjent ma myśli samobójcze? Jeżeli występują myśli samobójcze, należy je opisać w części wywiadu dotyczącej treści myślenia. Zobacz, niżej. Euforia jest subiektywnym poczuciem beztroski i zadowolenia. Zazwyczaj obserwowanym jako skutek zażycia opioidów lub jako późne następstwo urazu głowy. Nastrój podwyższony cechuje się poczuciem dobrostanu nasilonym w stopniu nieprawidłowym i występuje w manii. Pacjent w nastroju drażliwym łatwo się denerwuje i wpada w gniew. Chory z aleksytymią ma trudności z uświadomieniem sobie i opisem swoich emocji. Apatię cechuje utrata emocjonalnego tonu i zdolności do odczuwania przyjemności czego konsekwencją jest wycofanie lub zobojętnienie. Lęk. Podczas oceny nastroju należy pamiętać o tym, że oprócz depresji albo hipomanii, lęk też może być przejawem nieprawidłowego nastroju. Lęk to poczucie obawy, napięcia lub dyskomfortu, związane z przewidywaniem zewnętrznego lub wewnętrznego zagrożenia. Postacie lęku to lęk fobiczny, w którym pacjent stara się unikać obiektu budzącego lęk, fobie należą do zaburzeń związanych z nieprawidłową treścią myślenia. Lęk wolno-płynący jest uporczywy i niezogniskowany. Napady paniki, lęk jest doświadczany w postaci nagłych, nasilonych napadów, którym towarzyszą somatyczne przejawy lęku. U pacjenta, który cierpi z powodu lęku, należy ocenić jego rodzaj i typ towarzyszących mu myśli. Na przykład, zadając pytanie: Kiedy czuje się pan przestraszony, jakie myśli temu towarzyszą? Należy ustalić, czy są sytuacje sprzyjające wystąpieniu lęku, a także, czy występują u pacjenta objawy somatyczne lęku związane z funkcjami układu autonomicznego i napięcie mięśni takie jak suchość ust, kołatanie serca, nietypowe bóle w klatce piersiowej, drżenie, potliwość i napięciowe bóle głowy. Strach to lęk spowodowany realnym zagrożeniem, rozpoznanym przez pacjenta na poziomie świadomym. W połudzeniu występuje nadmierna aktywność ruchowa, związana z poczuciem wewnętrznego napięcia. Napięcie charakteryzuje się nieprzyjemnym zwiększeniem aktywności psychomotorycznej. Afekt. Według DSM-3R, afekt to wzorzec możliwych do zaobserwowania zachowań związanych z doświadczanym aktualnie stanem emocjonalnym. Afekt zmienia się w czasie. Natomiast nastrój to przeważający i utrwalony stan emocjonalny. Różnica pomiędzy afektem a nastrojem jest podobna jak między pogodą a klimatem. Gdzie to pierwsze, afekt-pogoda, odnosi się do stanów zmiennych i krótkotrwałych. Zaś to drugie, nastrój-klimat, dotyczy bardziej stałych sytuacji. W czasie badania należy ocenić dostosowanie, trwałość i reaktywność afektu. Afekt niedostosowany to taki, który nie odpowiada myślom lub wypowiedziom, którym towarzyszy. Na przykład zazwyczaj nie jest właściwe opowiadanie o niedawnym ośrodzeniu, z radosnym wyrazem twarzy. U pacjentów, u których obserwuje się afekt blady, spłycony, zmiany wyrazu twarzy towarzyszące emocjom są bardzo ograniczone. Afekt płaski to całkowity lub niemal całkowity brak oznak przeżywanego afektu. U pacjenta z afektem labilnym występuje zmienność ujawnianych emocji, która nie jest związana z bodźcami zewnętrznymi. Treść myślenia: Zaabsorbowanie. Należy opisać wszystkie chorobowe myśli, zainteresowania i zmartwienia pacjenta. Odpowiednim pytaniem przesiewowym jest, jakie są Pana główne zmartwienia lub sprawy, które Pana absorbują, oraz czy wpływają one na Pana koncentrację i inne czynności, takie jak sen? Hipochondria to zaabsorbowanie objawami przed poważną chorobą somatyczną. Objawy pacjenta nie są związane z rzeczywistym uszkodzeniem organizmu. Lecz z nieprawidłową interpretacją fizjologicznych objawów i doznań uczucia ustrojowego, jako przejawów choroby. Chorobowe zaabsorbowanie pojedynczym obiektem nazywane jest monomanią. Egomania to patologiczne zaabsorbowanie samym sobą. Obsesje, obsesje myśli natrętne, to powracające bezsensowne myśli oceniane przez pacjenta jako nieracjonalne. Lecz których pojawianie się pacjent nie może zahamować. Typowe tematy to obawa przed skrzywdzeniem, zranieniem kogoś, brud i zanieczyszczenia, treść agresywna, treści seksualna, treści, treści religijna. Na przykład osoba religijna może mieć nawracające, powodujące cierpienia myśli bluźniercze. Aby ocenić obecność obsesji, można zapytać pacjenta czy ma pan jakieś myśli, które powracają mimo to, że próbuje je pan odsunąć i które nie mają sensu? Obsesją mogą towarzyszyć kompulsje, czynności natrętne, rytuały. Opisane wyżej, np. pacjent przed snem wielokrotnie sprawdza, czy urządzenia elektryczne są włączone. Fobie. Fobia to utrwalony, nieracjonalny lęk przed czynnością. Obiektem lub sytuacją prowadzący do unikania tych bodźców. Strach jest nieproporcjonalny do rzeczywistego zagrożenia i nie podlega racjonalnej ocenie. Pozostając poza świadomą kontrolą. Niektóre rodzaje fobii są przedstawione w tabeli 5.1. Tabela 5.1 Fobia Agorafobia, przedmiot lęku. Tłum otwarte i zamknięte przestrzenie, zakupy, sytuacje społeczne, podróżowanie środkami transportu publicznego. Akrofobia, wysokość, algofobia, ból, fobia prosta konkretne obiekty, np. węże i pająki, lub sytuacje. Fobia społeczna kontakty międzyludzkie w sytuacjach publicznych. Na przykład mówienie do audytorium, jedzenie w towarzystwie czy spotykanie ludzi. Klaustrofobia zamknięte pomieszczenia ksenofobia obcy ludzie zoofobia zwierzęta koniec tabeli. Agora to w dosłownym tłumaczeniu plac lub rynek od tego słowa pochodzi określenie agorafobia. Zaburzenie to jest związane z wysokim poziomem lęku i licznymi objawami. Do objawów agorafobii mogą należeć lęk przed znalezieniem się w tłumie, lęk przed otwartą lub zamkniętą przestrzenią, lęk przed sklepami, sytuacjami społecznymi i jazdą autobusem albo pociągiem. Fobie dotyczące bodźców wewnętrznych są związane z obsesjami lub lękiem przed chorobą. W tym ostatnim przypadku granice pomiędzy fobią a hipochondrią mogą być trudne do ustalenia. Myśli samobójcze i myśli dotyczące zabicia innych osób. Należy ocenić i opisać występowanie myśli samobójczych, które mogą być obecne nie tylko w depresji. Na przykład są też częste w schizofrenii. Myślom samobójczym mogą towarzyszyć myśli dotyczące zabijania innych osób. Zobacz rozdział 9, o które także należy zapytać, na przykład, czy miał Pan kiedyś ochotę kogoś skrzywdzić? Nieprawidłowe przekonania i interpretacje wydarzeń. Należy szczegółowo opisać nieprawidłowe przekonania z uwzględnieniem ich treści, momentu pojawienia się, nasilenia i podatności na perswazję. Przekonania mogą dotyczyć otoczenia pacjenta. Urojenia prześladowcze mogą występować w schizofrenii. Urojenia odnoszące ksobne również występują w schizofrenii. Aby ocenić obecność tego objawu, można na przykład zapytać, czy miał Pan kiedyś wrażenie, że obce osoby albo audycje w radiu i telewizji, albo artykuły w gazetach odnoszą się do Pana w szczególności? Jeżeli podobne przekonania są obecne ale nie osiągają nasilenia urojeń. To znaczy, można w rozmowie perswazją wpłynąć na przekonania pacjenta. Określa się je jako nastawienia ksobna. Nieprawidłowe przekonania i interpretacje mogą dotyczyć także ciała pacjenta, jak przekonania albo urojenia hipochondryczne lub nihilistyczne, na przykład w depresji. Mogą również dotyczyć osoby pacjenta w szerszym sensie. Podobnie jak w doznaniach o charakterze automatyzmów psychicznych. Pacjent odczuwa nasyłanie myśli, odciąganie myśli. Ma poczucie odsłonięcia myśli, urojenia odsłonięcia lub ma poczucie, że jego działaniami kieruje obca siła. Zobacz niżej. Doznania te mogą występować w schizofrenii. Podobnie urojenia zubożenia mogą występować w depresji. Myśli nadwartościowe. Myśl nadwartościowa jest przedmiotem nierealistycznego, stałego zaabsorbowania pacjenta, które jednak nie osiąga nasilenia urojeń. Idee lub przekonania są ewidentnie nieprawdziwe i nie są podzielane przez osoby z tej samej, co pacjent, kultury lub subkultury. Przekonaniu takiemu towarzyszy wyraźne zaangażowanie emocjonalne. Urojenia według DSM-4. Urojenie to fałszywe przekonanie, oparte na nieprawidłowym wnioskowaniu w odniesieniu do zewnętrznej rzeczywistości, które jest stanowczo podtrzymywane, mimo że niemal każdy uważa inaczej, i mimo niezaprzeczalnych i oczywistych dowodów wskazujących. Na fałszywość tego przekonania. Przekonanie to nie jest akceptowane i podzielane przez członków kultury lub subkultury pacjenta. Na przykład nie jest obiektem wiary religijnej. Jeżeli fałszywe przekonanie dotyczy systemu wartości, może być ocenione jako urojenie tylko wtedy, gdy w sposób ekstremalny narusza zasady logiki. Niektóre istotne rodzaje urojeń zostały przedstawione w tabeli 5-2. Tabela 52 Rodzaje urojeń, Określenie urojeń, Prześladowcze, Przekonania urojeniowe, Poczucie bycia prześladowanym, Odnoszące, Poczucie, że zachowanie innych osób, wydarzenia opisywane w radio, telewizji i gazetach, odnoszą się konkretnie do pacjenta. Jeżeli podobne przekonania występują. Nie osiągając nasilenia urojeń, mówi się o nastawieniach odnoszących. Grzeszności i winę. Poczucie winy. Erotomania. Zespół de Clermont. Poczucie, że inna osoba jest w pacjencie bardzo zakochana, zwykle występuje u kobiet, a obiektem urojeń bywa mężczyzna o znacznie wyższym statusie społecznym. Niewiary małżeńskiej i nie tylko. Zazdrość patologiczna. Urojenia zazdrości zespół Otella. Mąż, żona, partner, partnerka. Jest niewierny, niewierna. Wielkościowe. Nadmierne przekonanie o własnej mocy i ważności. Podstawienia. Iluzjon de soi. Iluzja Sobowtórów występujące w zespole Capgrasa Znana choremu osoba została podstawiona przez sobowtura. Podstawienia zespół Fregoliego. Znana pacjentowi osoba przyjmuje inną postać i jest przez chorego rozpoznawana w innych ludziach. Nihilistyczna. Inni, chory albo świat, nie istnieją, albo wkrótce przestaną istnieć. Somatyczna, hipochondryczna. Urojeniowe przekonania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania ciała. Dziwaczna. Przekonania są dziwaczne i całkowicie niewiarygodne, usystematyzowana. Grupa urojeń dotyczących jednego zagadnienia lub pojedyncze urojenie, rozwinięte w cały system. Koniec tabeli. W przypadku urojeń spójnych z nastrojem, ich treść odpowiada nastrojowi pacjenta, co nie zdarza się w przypadku urojeń niespójnych z nastrojem. Urojenia paranoidalne to nie tylko urojenia prześladowcze, ale także urojenia wielkościowe lub odnoszące, jak też automatyzmy psychiczne. Zobacz niżej. Urojenia pierwotne pojawiają się w pełni uformowana, bez wyraźnego związku z rzeczywistymi wydarzeniami. Automatyzmy psychiczne to poczucie, że zewnętrzne siły kontrolują podstawowe aspekty funkcjonowania pacjenta pozostające normalnie pod kontrolą podmiotu. Dotyczy to m.in. myśli, nasyłanie, zabieranie, rozgłaśnianie myśli. Uczuć impulsów czynności. Może występować też poczucie oddziaływania na ciało. W automatyzmach psychicznych i dacyjnych czyli dotyczących myśli, pacjent jest przekonany, że jego myśli pozostają pod działaniem obcej siły, albo że inne osoby wpływają na jego proces myślenia. Nasyłanie myśli przekonanie, że myśli są umieszczone w umyśle przez obcą siłę. Rycina 55A. Zabieranie myśli? Przekonanie, że myśli są usuwane z umysłu przez obcą siłę. Rycina 55B. Rozgłaśnianie myśli? Przekonanie, że inni mogą czytać w myślach pacjenta tak, jakby były one nadawane w eter jak fale radiowe. Rycina 553. Pacjent może mieć poczucie, że jego własna wola zniknęła i obce siły kontrolują jego uczucia, impulsy lub działania, może mieć wrażenie, że jest pod czyjąś kontrolą, jak w stanie hipnozy. W automatyzmach psychicznych dotyczących sfery cielesnej chory może mieć wrażenie, że jest biernym odbiorcą odczuć somatycznych wywoływanych w jego ciele przez obcą siłę. Spostrzeżenie urojeniowe. Spostrzeżenie urojeniowe to nadanie bez logicznej przyczyny nowego, urojeniowego znaczenia znanym rzeczywistym bodźcom. Na przykład, kiedy pacjent ze schizofrenią zobaczył otwarte drzwi kredensu, uznał, że jest to znak, który wskazuje na to, że jest on królem Hiszpanii. Nieprawidłowe doznania Nieprawidłowe doznania mogą odnosić się do otoczenia. Na przykład o mamy iluzję i derealizacja do ciała, na przykład zmienione odczucia cielesne, omamy ceny estetyczne lub do siebie, na przykład depersonalizacja, zniekształcenia doznań zmysłowych, zmiana intensywności doznań zmysłowych, jeżeli występuje, może dotyczyć zwiększenia hiperestezja lub zmniejszenia intensywności hipoestezja. Zmiana jakościowa doznań zmysłowych dotyczy przede wszystkim bodźców wzrokowych, prowadząc do zniekształceń widzenia. Jeżeli spostrzegane obiekty są zabarwione kolorem, np. z powodu zatrucia substancjami toksycznymi lub uszkodzenia siatkówki, zjawisko to nazywane jest zależnie od koloru. Chloropsją zielony, erytropsją czerwony, ksantopsją żółty. Zmiany dotyczące formy przestrzennej widzianych obiektów to między innymi makropsja, w której obiekt spostrzegany jest jako większy lub widziany bliżej niż jest w istocie oraz mikropsja, w której obiekty są spostrzegane jako mniejsze lub bardziej oddalone, objawy te są nazywane też dysmegalopsją. Nieprawidłowe doznania zmysłowe. Złudzenie, iluzja to błędne rozpoznanie realnie istniejącego bodźca. Halucynacje omamy to fałszywe doznania zmysłowe, które powstają bez bodźca, istniejącego w rzeczywistości. Doznania omamowe są postrzegane jako istniejące w realnej przestrzeni i mające te same właściwości co bodźce rzeczywiste. Omamy nie są zależne od woli, i wskazują na zaburzenia psychotyczne tylko wtedy, gdy towarzyszy im niezdolność do weryfikacji realności tych doznań. Sąd realizujący. mamy mogą dotyczyć modalności słuchowej, wzrokowej, węchowej, smakowej i obszaru odczuć cielesnych. Halucynacje słuchowe mogą występować w depresji, zwłaszcza głosy zwracające się do chorego, poniżającego i w schizofrenii, zwłaszcza głosy mówiące o chorym w trzeciej osobie i komentujące jego zachowania. Omamy związane z odczuciami cielesnymi mogą być podzielone na omamy dotykowe, dotyczące powierzchni ciała są wrażeniami niezwiązanymi z realnym bodźcem, płynącymi ze skóry lub tuż spod powierzchni skóry. Na przykład odczucie, że pod skórą pełzają robaki określane jako mrowienie. O mamy czucia trzewnego, cenestetyczne, dotyczące wnętrza ciała. Inny szczególny rodzaj halucynacji to halucynoza. O mamy zwykłe słuchowe pojawiają się przy jasnej świadomości najczęściej w wyniku przewlekłego nadużywania alkoholu. Omamy odruchowe. Bodziec działający na jeden obszar zmysłowy wywołuje omamy dotyczące innej modalności. Na przykład mężczyzna ze schizofrenią odczuwa silny ból w nodze. Ilekroć jakiś pacjent zawoła go po imieniu i jest przekonany, że ból jest wywoływany przez ten głos. Omamy czynnościowe. Bodziec wywołujący halucynacje jest doświadczany równocześnie z omamami. Na przykład kobieta ze schizofrenią słyszy głosy komentujące jej zachowanie zawsze wtedy, kiedy spuszcza wodę w toalecie. Autoskopia, objaw sobowtóra, nazywany też fantomowym odbiciem lustrzanym. Pacjent widzi samego siebie i jest przekonany, że to jest on. O mamy poza polem. Ekstra kampina. Pomamy są umiejscawiane poza obszarem, z którego możliwe jest odbieranie doznań zmysłowych. Na przykład młody mężczyzna ze schizofrenią jest przekonany, że kątem oka widzi stojącego za nim Adolfa Hitlera, ale za każdym razem, kiedy się odwraca, Hitler znika. Zjawisko śladu TRAILING PHENOMENON TRAILING PHENOMENON Poruszające się obiekty są widziane jako seria osobnych, nieciągłych obrazów, zwykle w skutek zażycia substancji halucynogennych. Omamy hipnopompiczne. Omamy, zwykle wzrokowe lub słuchowe, występujące w momencie budzenia się ze snu. Zjawisko to może występować u zdrowych osób. Omamy hipnagogiczne. Omamy, zwykle wzrokowe lub słuchowe, Występują w momencie zasypiania. Zjawisko to może występować u zdrowych osób. Podobnie jak w przypadku urojeń, omamy mogą być spójne lub niespójne z nastrojem. Pseudohalucynacje omamy rzekome, omamy psychiczne są formą wyobrażeń pochodzących z wewnętrznej przestrzeni umysłowej. Nie przypominają właściwościami zwykłych doznań zmysłowych. I są rzutowane na przestrzeń wewnętrzną, subiektywną, nie zaś na przestrzeń rzeczywistą. Nie są zależne od woli. Przeżycie eidetyczne to plastyczne, żywe i szczegółowe odtworzenie wcześniejszych doznań zmysłowych, jak w pamięci fotograficznej. W przypadku pary idoli, żywe wyobrażenie pojawia się bez świadomego wysiłku podczas patrzenia na słabo ustrukturalizowane tło, jak ogień czy gładka tapeta. Rycina 5-6 Zaburzenia świadomości siebie Określane są także jako zaburzenia ego, ja i obejmują m.in. zaburzenia dotyczące następujących obszarów. Świadomość własnego działania Przykładem zaburzenia w tym obszarze jest depersonalizacja. Kiedy to pacjent ma poczucie, że jest w pewien sposób zmieniony albo nierzeczywisty? W derealizacji to otoczenie wydaje się nierzeczywiste. Zarówno depersonalizacja, jak i derealizacja mogą występować u zdrowych osób, na przykład w stanie zmęczenia. Poczucie spójności swojego ja. Poczucie ciągłości swojego ja. Określanie granic swojego ja. Stan funkcji poznawczych. Należy ocenić orientację, uwagę, zdolność do koncentracji, pamięć, ogólną wiedzę i inteligencję. W dalszej części będą omówione testy, które należy wykonać w razie podejrzenia organicznego uszkodzenia układu nerwowego i związanych z tym zaburzeń, takich jak otępienie. Orientacja. Przy podejrzeniu zaburzenia orientacji, należy ocenić orientację co do czasu, miejsca i własnej osoby. W tym celu powinno się zapytać pacjenta o datę i czas: dzień, tygodnia, pora dnia, miesiąc, rok. Miejsce, w którym odbywa się badanie. Nazwa budynku, jeżeli badanie odbywa się w szpitalu lub ambulatorium. Dokładny adres, włącznie z nazwą miasta, województwa i kraju. Oraz imię i nazwisko pacjenta, wiek i datę urodzenia. Uwaga i koncentracja. Uwaga i koncentracja mogą być ocenione za pomocą testu siódemek, w którym pacjent najszybciej jak potrafi odejmuje od 107, a następnie powtarza to działanie odejmując 7 od kolejnych wyników i podając wynik na każdym etapie. Należy odnotować czas jaki zajmie osiągnięcie wyniku poniżej siedmiu, prawidłowa odpowiedzi to 93, 86, 79, 72, 65. Jeżeli zadanie okazuje się zbyt trudne, być może z powodu niedostatecznej umiejętności liczenia można zastosować podobny test z wykorzystaniem nie siódemek, lecz trójek ponieważ zadanie również jest zbyt trudne można poprosić pacjenta o wymienienie od tyłu dni tygodnia albo miesięcy w roku jako że koncentracja jest przejawem utrzymywania uwagi test siódemek należy zastosować na początku ale jeśli pacjent sobie z nim nie radzi nie ma potrzeby dodatkowego badania uwagi zaburzenia uwagi to między innymi rozpraszalność kiedy uwagę zbyt często odwracają nieważne lub nieistotne bodźce zewnętrzne. Jeżeli pacjent jest niezdolny do wykonania zadań w trakcie badania, należy to odnotować, uwzględniając poziom pobudzenia. W wybiórczej nieuwadze niektóre bodźce budzące lęk są blokowane. Pamięć. Na funkcję pamięci składa się kilka elementów, z których każdy powinien zostać oceniony. Odtwarzanie natychmiastowe możemy ocenić, prosząc pacjenta o powtórzenie sekwencji cyfr. Liczba, jaką zdrowa osoba jest w stanie bezpośrednio odtworzyć, mieści się pomiędzy 5 a 9, średnio 7 elementów. Zapamiętywanie można ocenić, podając pacjentowi przykładowo nazwisko i adres, a następnie poprosić go o powtórzenie danych. Należy odnotować wszelkie błędy. 5 minut później, Ponownie prosi się pacjenta o powtórzenie nazwiska i adresu. Ponownie opisując błędy, jest to test pamięci krótkotrwałej. Pamięć wydarzeń bieżących ocenia się, prosząc pacjenta o przypomnienie sobie istotnych wiadomości prezentowanych w mediach w ciągu ostatnich dwóch dni. Pamięć długotrwałą ocenia się, pytając o datę i miejsce urodzenia. Amnezja to niezdolność do przypomnienia sobie przeszłych wydarzeń, natomiast w hipermnezji, utrzymywanie i odtwarzanie wspomnień jest zwiększone. Paramnezja to zniekształcone odtwarzanie przeszłości prowadzące do zafałszowania wspomnień. Przykładami paramnezji są na przykład konfabulacje. Luki pamięciowe są przez pacjenta nieświadomie zapełniane fałszywymi wspomnieniami, jak w zespole amnestycznym, lub korsakowa. Déjà vu. Pacjent ma wrażenie, że obecne wydarzenie wystąpiło w przeszłości. Déjà entendu. Wrażenie rozpoznania bodźców słuchowych. Déjà pensé. Wrażenie rozpoznania nowej myśli jako starej. Jamais vu. Jamais vu. Złudzenie polegające na braku rozpoznania znanej sytuacji. Retrospektywne zafałszowanie. Fałszywe szczegóły dodawane są do wspomnienia, które pierwotnie dotyczyło rzeczywistej sytuacji. Wiedza ogólna i inteligencja. Wiedzą ogólną można ocenić, zadając pytania o to, kto jest prezydentem Polski, jakie kolory ma flaga narodowa, Prosząc o wymienienie pięciu stolic na danym kontynencie albo pięciu miast wojewódzkich. Na podstawie odpowiedzi na pytania dotyczące wiedzy ogólnej, odpowiedzi na pytania zadane podczas zbierania wywiadu, sposobu wypowiadania się w czasie badania psychiatrycznego i osiągniętego poziomu edukacji, dane z wywiadu, można orientacyjnie ocenić, czy inteligencja pacjenta, mieści się w granicach norm. Upośledzenie umysłowe jest według klasyfikacji DSM-4TR oraz ICD-10 klasyfikowane na podstawie ilorazu inteligencji IQ pacjenta, jak to przedstawiono na rycinie 57. Specyficzne trudności szkolne są odrębną grupą zaburzeń. Otępienie jest ogólnym upośledzeniem funkcjonowania intelektualnego, spowodowanym zmianami organicznymi ośrodkowego układu nerwowego przy zachowanej jasnej świadomości. Pseudodemencja przypomina otępienie, ale nie jest związana z organicznym uszkodzeniem mózgu. Jej przyczyną może być depresja. Używa się też określenia pseudootępienie. Wgląd, krytycyzm. Jeżeli pacjent cierpi na zaburzenia psychiczne, wgląd i krytycyzm można ocenić, zadając pytania na przykład: czy uważa pan, że jest pan na coś chory? Czy uważa pan, że ma pan zaburzenia psychiczne? Czy uważa pan, że leczenie psychiatryczne jest konieczne? Samo odnotowanie, czy pacjent jest krytyczny, jest niewystarczające. Należy raczej zapisać odpowiedzi na powyższe pytania. Na przykład pani A ma częściowy wgląd w swój stan zdrowia, ponieważ czuje się chora, nie uważa jednak, że jest chora psychicznie i zaprzecza konieczności leczenia. Ramka: Ocena stanu psychicznego Wygląd i zachowanie Wygląd ogólny wyraz w twarzy. Postawa i sposób poruszania się, zachowania społeczne, kontakt, mowa, szybkość i ilość wypowiedzi, neologizm, akcent, forma. I jeżeli są nieprawidłowości, należy zanotować cytaty. Nastrój. Ocena obiektywna, afekt. Ocena subiektywna, pacjenta, lęk. Treść myślenia. Zaabsorbowanie, obsesje, fobie. Myśli samobójcze i dotyczące zabicia innych osób. Nieprawidłowe przekonania i interpretacje wydarzeń w odniesieniu do otoczenia. Urojenia prześladowcze, urojenia odnoszące ksobne, nastawienia ksobne. W odniesieniu do swojego ciała. Urojenia hipochondryczne i nihilistyczne. W odniesieniu do siebie poczucie bycia pod wpływem obcej siły, urojenia zubożenia, nieprawidłowe doznania. W odniesieniu do otoczenia, o mamy, złudzenia w nawiasie, iluzje, derealizacja, déjà W odniesieniu do ciała, zniekształcenia doznań cielesnych, o mamy czuciowe. W odniesieniu do siebie, depersonalizacja stan funkcji poznawczych. Orientacja w czasie, miejscu i co do własnej osoby, uwaga i koncentracja, pamięć, odtwarzanie natychmiastowe, zapamiętywanie, pamięć krótkotrwała, pamięć wydarzeń bieżących, pamięć długotrwała, wiedza ogólna i inteligencja, wgląd przez krytycyzm, badanie przedmiotowe. Przy przyjęciu pacjenta do szpitala psychiatrycznego należy zawsze przeprowadzić pełne badanie przedmiotowe. Choroby somatyczne, które mogą cechować się objawami psychiatrycznymi, są opisane w rozdziale szóstym. Osoby zdające egzamin praktyczny często nie mają wystarczająco dużo czasu, aby u pacjentów leczonych psychiatrycznie przeprowadzić pełne badanie przedmiotowe. W takich sytuacjach zazwyczaj możliwy jest pomiar ciśnienia tętniczego, ocena dna oka, badanie szyi pod kątem obecności wola tarczycy itd. Przykładowo tętno pacjenta może być całkowicie nieregularne z powodu migotania przedsionków związanego z nadczynnością tarczycy. Organiczne choroby mózgu. W razie podejrzenia organicznej choroby uszkadzającej mózg, takie jak otępienie albo majaczenie. Majaczenie może być związane ze stanem zagrożenia życia i przede wszystkim wymaga pilnej oceny klinicznej. Przypis tłumacza. Należy przeprowadzić dalsze testy oceniające funkcjonowanie poznawcze. Zobacz rozdział 6. Szczegółowy opis stosowanych metod można znaleźć w pracy Hodgesa. Poziom świadomości. Poziom świadomości może się wahać, zobacz, rycina 5.8. W tej części zostaną omówione takie stany neurologiczne, jak somnolencja, patologiczna senność, stupor i śpiączka, koma. Pacjent w stanie patologicznej senności może być obudzony przy zastosowaniu łagodnych bodźców, może wówczas mówić w sposób zrozumiały, aczkolwiek najczęściej tylko przez chwilę. Zanim ponownie zaśnie, pacjent w stanie stuporu reaguje na ból i głośne dźwięki, może wypowiadać monosylaby. Zachowana jest w pewnym stopniu spontaniczna aktywność ruchowa. Warto zauważyć, że słowo stupor jest tu używane w znaczeniu neurologicznym. W psychiatrii określenie to oznacza, że pacjent jest w pełni świadomy, często z otwartymi oczami śledzi obiekty wzrokiem. Ale nie mówi, nie porusza się i nie reaguje na otoczenie. Stan ten występuje w katatonii, depresji i jako stupor maniakalny. W półśpiączce, określanej też jako sopor, w półśpiączce, określanej też jako sopor, pacjent w reakcji na ból wycofuje rękę lub nogę, ale spontaniczna aktywność ruchowa nie występuje. W przypadku głębokiej śpiączki pacjent nie reaguje nawet na silne bodźce bólowe i nie występuje żadna spontaniczna aktywność ruchowa. W głębokiej śpiączce zazwyczaj zniesione są odruchy ścięgniste, źrenicze i rogówkowe. Zaburzenia świadomości występujące w praktyce psychiatrycznej to najczęściej przymglenie, majaczenie i fuga, zawężenie świadomości. W przemgleniu świadomości pacjent jest senny i nie w pełni reaguje na bodźce. Występują zaburzenia uwagi, koncentracji pamięci, orientacji i myślenia. Pacjent w stanie majaczenia delirium jest zagubiony, zdezorientowany i niespokojny. Objawom mogą towarzyszyć lęki o mamę. Można rozróżnić także następujące odmiany. Stan oneroidalny. Stan jakby snu u pacjenta, który nie śpi. Stan pomroczny. Przedłużające się zaburzenia świadomości pod postacią stanu oneiroidalnego z halucynacjami. Odrętwienie. Torpor. Pacjent jest senny i łatwo zasypia. W przypadku fugi pacjent oddala się od swojego typowego miejsca przebywania. Towarzyszy temu utrata pamięci. Należy zapytać personel pielęgniarski lub inne osoby zaangażowane w opiekę nad pacjentem o zmiany poziomu świadomości, zwłaszcza w zależności od pory dnia. Sprawność językowa: dysartria to trudności w artykulacji wypowiedzi. Aby ocenić ten objaw, można poprosić pacjenta o powtórzenie takich wyrażeń jak: Król. Karol kupił królowie Karolinie albo szedł, Sasza, szosą suchą. Inne zaburzenia dotyczące tworzenia mowy to parafazja, w której słowa są zbliżone do poprawnych neologizm zobacz wyżej. I mowa telegraficzna, w której zdania są skrócone, a niektóre słowa pominięte. W afazji żargonowej. Wypowiedź jest niespójna, niezrozumiała i pełna neologizmów. Afazja ruchowa, ekspresyjna, nazywana także afazją broki lub afazją niefluentną, polega na niezdolności do wyrażania swoich myśli słowami przy zachowanym rozumieniu. Można to ocenić, prosząc pacjenta o opowiedzenie o swoich zainteresowaniach. Pisanie pod dyktando. Napisanie krótkiego tekstu na dowolny temat. Do innych podtypów afazji związanych z uszkodzeniem wybiórczym funkcji należy afazja syntaktyczna, w której trudność polega na ułożeniu słów w zdaniu w prawidłowej kolejności, i afazja amnestyczna nominalna, w której występują trudności w nazywaniu obiektów. Tę ostatnią można ocenić, prosząc pacjenta o wykonanie zadań wymagających znajdowania słów, takich jak nazywanie przedmiotów czy kolorów. Afazja czuciowa albo sensoryczna, określana także jako afazja fluentna lub wernickiego, polega na zaburzeniu rozumienia wypowiedzi. Do jej podtypów należą: Aleksja agnostyczna. Pacjent widzi słowa, ale nie jest w stanie ich przeczytać. Aleksje często klasyfikuje się osobno, nie zaliczając ich do afazji. Czysta głuchota słów. Pacjent słyszy wypowiadane słowa, ale nie może ich zrozumieć. Asymbolia wzrokowa. Pacjent może przepisać tekst, ale ma trudności z czytaniem. Obecność afazji czuciowej, czyli odbiorczej, można ocenić, prosząc pacjenta, aby przeczytał fragment tekstu, opowiedział o nim i zareagował na polecenia. O afazji całkowitej albo globalnej mówi się wtedy, gdy równocześnie występują afazja ekspresyjna i afazja recepcyjna odbiorcza. Ręczność. Jeśli zostaną zaobserwowane zaburzenia funkcji językowych, należy ustalić ręczność pacjenta. Półkula mózgu związana z funkcjami językowymi to półkula dominująca, i u prawie wszystkich osób praworęcznych jest to lewa półkula. U 60% leworęcznych dominująca jest lewa półkula, u pozostałych zaś albo dominuje prawa półkula. Albo funkcje językowe reprezentowane są w obu półkulach. W celu ustalenia ręczności nie wystarczy proste pytanie o to, którą ręką pacjent pisze, ponieważ niektóre osoby leworęczne w dzieciństwie były przymusowo uczone pisania prawą ręką. Dokładniejsze informacje można uzyskać, korzystając z ustrukturalizowanego narzędzia, jakim jest kwestionariusz ręczności ANET. Tabela 53. Tabela 53. Zmodyfikowana wersja kwestionariusza ręczności, Anet. Której ręki używasz? 1. Do rzucania piłki, tak aby uderzyła w cel. 2. Aby napisać wyraźnie literę. 3. Trzy. Do trzymania rakiety od tenisa. skłosza czy badmintona. 4. Do trzymania zapałki, kiedy chcesz ją zapalić. 5. Do cięcia nożyczkami. 6. Aby poprowadzić nitkę tak, żeby weszła w uszko igły, albo żeby poprowadzić igłę tak, aby weszła w nią nitka. 7. Trzymając ją na górze miotły podczas zamiatania. 8. Na górze łopatę podczas przesypywania piasku. 9 do rozdawania kart 10 aby wbić nóż młotkiem w drewno 11 do otrzymania szczoteczki do zębów podczas mycia zębów 12 do odkręcania słoików jeżeli powyższe czynności wykonujesz prawą ręką, czy jest jakaś czynność, którą wykonujesz lewą ręką 13 którym okiem patrzysz przez teleskop. Jeżeli nie jesteś pewien, zwiń papier w rurkę i spójrz przez niego. 14. Którą stopą kopiesz piłkę? Koniec tabeli. Pamięć. Oprócz testów oceniających pamięć słowną, funkcję półkuli dominującej, które przeprowadza się rutynowo podczas badania psychiatrycznego, Należy również wykonać testy oceniające pamięć niewerbalną związaną z funkcją półkuli niedominującej. Pacjenta trzeba prosić, aby przerysował podany wzór, taki jak na rycinie 5-10, a następnie od razu narysował go jeszcze raz. Zapamiętywanie i odtwarzanie natychmiastowe, a potem jeszcze raz po 5 minutach pamięć niewerbalna krótkoterminowa. Apraksja. Apraksja to niezdolność do wykonania zaplanowanej, zależnej od woli czynności, która to niezdolność nie wynika z niedowładu, zaburzeń koordynacji, zaburzeń w obrębie zmysłów, ani nie jest wynikiem obecności ruchów mimowolnych. Apraksja konstrukcyjna jest ściśle związana z agnozją wzrokowo-przestrzenną. Niektórzy specjaliści uważają, że oba te zaburzenia są w istocie tym samym. Objaw ten można ocenić, prosząc pacjenta o zbudowanie z zapałek gwiazdy albo jakiejś innej figury, jak domek, lub o narysowanie takiego wzoru: rycina 511. Można również poprosić pacjenta o skopiowanie, a następnie bezpośrednie odtworzenie zestawu liniowych wzorów o wzrastającym stopniu trudności. Jak na rycinie 5-12. A związaną z ubieraniem się można ocenić prosząc pacjenta o nałożenie elementów ubrania. A wyobrażeniowo-ruchową i ideomotoryczną ocenia się prosząc pacjenta o wykonanie zadań o wzrastającym stopniu trudności, np. o dotykanie części twarzy konkretnymi palcami. A wyobrażeniową ocenia się, Prosząc pacjenta o wykonanie wymaganej koordynacji sekwencji czynności, np. o to, aby przeciął nożyczkami kartkę papieru na pół, a następnie złożył jeden z uzyskanych kawałków papieru i włożył do koperty. Jeżeli na podstawie wywiadu i badania psychiatrycznego wnioskuje się, że chory może zagrażać otoczeniu, np. z powodu myśli o charakterze agresywnym, wtedy potencjalnie niebezpieczne narzędzie, Jakim są nożyczki, nie powinno być dostępne dla pacjenta. Agnozja i zaburzenie obrazu ciała. Agnozja to niezdolność do interpretacji i rozpoznania znaczenia bodźców zmysłowych, która nie jest związana z uszkodzeniem szlaków nerwowych, narządów zmysłów, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami świadomości i uwagi. Ani w przypadku rozpoznania obiektu. Z nieznajomością tego obiektu. Agnozja wzrokowo-przestrzenna była wyżej opisana jako atakcja konstrukcyjna. W agnozji wzrokowej, określanej też jako ślepota korowa, znajomy obiekt może być widziany, ale nie nierozpoznany zmysłem wzroku. Chory może go jednak rozpoznać, wykorzystując inne zmysły, takie jak słuch. Czy dotyk? Prozopagnozja to niezdolność do rozpoznawania twarzy. W skrajnych przypadkach może to oznaczać niezdolność do rozpoznawania własnej twarzy w lustrze. Na przykład w zaawansowanej chorobie Alzheimera, chory może nie rozpoznawać własnego odbicia, uważając je za obcą osobę. Zjawisko to nazywane jest objawem lustra. Zobacz rozdział 6. W agnozji kolorów pacjent nie umie nazwać koloru, mimo że poczucie koloru jest niezmienione. Na przykład chory może posortować karty według kolorów. W symultagnozji pacjent nie dostrzega znaczenia całości obrazu, choć rozpoznaje i rozumie znaczenie poszczególnych elementów. Agrafognozja lub agrafestezja występuje, jeżeli pacjent po zamknięciu oczu nie jest zdolny rozpoznać, jakie litery lub cyfry badający rysuje mu palcem na dłoni. Fanozognozji chory nie jest świadomy choroby. Dotyczy to zwłaszcza porażenia połowicznego, najczęściej w uszkodzeniach prawej półkuli. Zniekształcenie poczucia własnego ciała dotyczące zlokalizowanego obszaru jest niekiedy nazywane stanem Ceny stopatycznym. Autopatognozja to niezdolność do nazwania, rozpoznania lub wskazania części ciała. Objaw ten można ocenić, prosząc pacjenta, aby poruszył wskazaną częścią ciała i wskazał te części ciała u siebie i badającego. Można też poprosić pacjenta o nazwanie części ciała. W asterognozji Pacjent nie jest zdolny rozpoznać przedmiotu dotykiem. Objaw ten bada się, umieszczając przedmiot w dłoni pacjenta, którego prosi się, by rozpoznał ze zamkniętymi oczami, co to jest. Agnozja palców to niezdolność do rozpoznania konkretnych palców, ani swoich, ani innej osoby. Objaw ten ocenia się, pytając pacjenta: Ma on zamknięte oczy? Który z palców został dotknięty? Dezorientację topograficzną ocenia się, prosząc pacjenta o przejście trasy pokazanej na planie. Pacjent może także cierpieć z powodu zmienionej świadomości rozmiaru i kształtu. Może na przykład mieć odczucie, że jego kończyna coraz bardziej rośnie. W chemii somatognozji albo chemii somato depersonalizacji pacjent ma odczucie, że kończyna, która w rzeczywistości jest częścią jego ciała, zniknęła. Natomiast wrażenie, że kończyna, która w rzeczywistości jest amputowana, jest nadal częścią jego ciała, określa się jako kończynę fantomową fantom. W przypadku zjawiska reduplikacji pacjent ma poczucie, że całe ciało lub jakaś jego część są podwojona. Inne funkcje korowe Funkcje dotyczące operowania liczbami jeden z elementów oceny zespołu Gerstmana, syndromu określonego również jako zespół zakrętu kątowego. Można ocenić, prosząc pacjenta, żeby przeczytał nagłos albo napisał cyfry większe niż 100, prosząc o policzenie przedmiotów i o wykonanie działań artmetycznych, dodawanie odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Desorientacja dotycząca strony lewej i prawej. Element zespołu Gerstmana. Ocenia się, prosząc pacjenta, aby poruszył prawą i lub lewą dłonią, ręką i stopą, a także wskazał różne przedmioty po jego lewej i prawej stronie. Polecenia mogą być sformułowane w następujący sposób: przed panem leżą dwa długopisy. Proszę podnieść ten po prawej stronie lewą ręką i dać mi do mojej lewej ręki. Fluencję słowną. Test oceniający czołowe funkcje wykonawcze. Można ocenić, prosząc pacjenta o wymienienie słów zaczynających się na literę F tak wielu, jak potrafi tak szybko, jak potrafi w ciągu dwóch minut. Należy poinstruować pacjenta, że nazwy własne np. Na Francja, Franek są niedozwolone. Podobnie jak warianty tego samego słowa, na przykład fiołek i fiołki, figać i fikał. Notuje się liczbę wymienionych słów, a następnie można powtórzyć test, wykorzystując inną literę, często A i potem S. W języku polskim możemy wykorzystać inne litery, np. K, S, W. Test często trwa jedną minutę, przepis tłumacza. Dalszą ocenę fluencji można przeprowadzić, prosząc pacjenta o wymienienie w ciągu minuty tak wielu zwierząt czworonożnych, ile potrafi. Myślenie abstrakcyjne, będące elementem czołowych funkcji wykonawczych, można ocenić, pytając pacjenta o wyjaśnienie przysłowia, na przykład, co to znaczy, niedaleko pada jabłko od jabłoni, albo jedna jaskółka wiosny nie czyni. Kolejnym elementem oceny czołowych funkcji wykonawczych jest ocena rozumienia podobieństw. Prosi się pacjenta o stwierdzenie, w czym są podobne: jabłko i banan, płaszcz i sukienka, stół i krzesło, wiersz i rzeźba, pochwała i kara. Przełączanie się test czołowych funkcji wykonawczych ocenia się. Prosząc pacjenta o przerysowanie, a następnie kontynuowanie prostego wzoru złożonego z naprzemiennie zmieniających się elementów, jak to pokazano na rycinie 514. Przełączanie się w obrębie funkcji ruchowych, test czołowych funkcji wykonawczych, może być ocenione za pomocą testu LURI. Sekwencja ruchów dłoni pokazana na rycinie 516. Dłoń. Zaciśnięta pięść, dłoń postawiona na boku, brzegu, dłoń ułożona płasko, i tak dalej w tej kolejności. Zostaje pacjentowi zademonstrowana 4-5 do 5 razy bez słownego komentarza. Następnie pacjenta prosi się o powtarzanie tej sekwencji, przy czym słowne podpowiedzi są niedozwolone. Osoby zdrowe w ciągu 10 sekund mogą wykonać tę sekwencję ruchów przynajmniej 4 razy. Jeżeli pacjent nie może wykonać zadania, stosuje się słowne podpowiedzi pięść bok, płasko, ale tym razem bez demonstracji A ramka badanie przedmiotowe. Badanie to może ujawnić choroby somatyczne będące przyczyną objawów psychiatrycznych. Przy podejrzeniu organicznego uszkodzenia mózgu należy przeprowadzić dalszą ocenę neurologiczną. Należy zbadać poziom świadomości, funkcje językowe, ręczność, pamięć, apraksję, agnozję, funkcje operowania liczbami, dezorientację, lewo-prawo, fluencję słowną. Rycina 5.9. Schematyczne przedstawienie półkul mózgowych z uwzględnieniem typowej lateralizacji funkcji korowych. Półkula dominująca, język, funkcje analityczne, funkcje matematyczne, myślenie logiczne, funkcje niedominujące, percepcja wzrokowo-przestrzenna, percepcja bodźców społecznych, zdolności muzyczne i artystyczne, impulsywność wyobraźnia, sny, emocje. Dalszy wywiad. I badania dodatkowe. Uzupełnienie wywiadu. Jeżeli pacjent jest hospitalizowany, źródłem dodatkowych informacji może być rodzina, lekarz pierwszego kontaktu, inne osoby zaangażowane w opiekę nad pacjentem takie jak pracownica opieki społecznej, środowiskowej pielęgniarki psychiatryczne, psychologowie lub pracownicy hostelu a także psychiatra, który prowadzi leczenie ambulatoryjne przepis tłumacza. Dalsze informacje można uzyskać także z dokumentacji medycznej ogólnej i psychiatrycznej. Jeżeli pacjent w przeszłości przebywał w innych szpitalach, procedurę uzyskania informacji można przyspieszyć, prosząc o przefaksowanie najważniejszych dokumentów, takich jak karty informacyjne. Badania laboratoryjne krew. Ważnym uzasadnieniem wykonywania badań laboratoryjnych jest to, że mogą one ujawnić obecność chorób somatycznych cechujących się objawami psychiatrycznymi. Przykładem mogą być endokrynopatie albo nadużywanie substancji psychoaktywnych zobacz rozdział 6 i 7. Drugim celem jest wykluczenie somatycznych powikłań zaburzeń psychicznych. Przykładowo, zaniedbanie, jak w schizofrenii lub chorobie afektywnej dwubiegunowej. A także zaburzenia odżywiania mogą prowadzić do niedokrwistości, zaburzeń elektrolitowych i powikłań płynących z niedoboru witamin. Zachowania kierowane pobudkami psychotycznymi również mogą prowadzić do zaburzeń metabolicznych, np. w wyniku kompulsyjnego picia wody. Trzecim celem wykonywania badań laboratoryjnych jest ocena ewentualnych zaburzeń metabolicznych. Takich jak choroby wątroby, które mogą mieć wpływ na farmakoterapię. Należy wykonać badania hematologiczne, biochemiczne, hormonalne i serologiczne, w tym badania morfologii krwi, mocznika i elektrolitów, hormonów tarczycy, funkcji wątroby, poziomu witaminy B12 i kwasu foliowego, serologiczne w kierunku kiły. Dodatkowe badania, takie jak poziom wapnia, oznaczenie kortyzolu i test w kierunku wirusa ludzkiego niedoboru odporności HIV należy przeprowadzić jeżeli wywiad lub badanie pacjenta wskazuje na taką potrzebę. W niektórych krajach, także w Polsce, z pewnymi wyjątkami, przed pobraniem krwi w kierunku HIV należy uzyskać od pacjenta świadomą zgodę. Badanie moczu, aby wykluczyć nieujawniony problem nadużywania substancji psychoaktywnych należy przeprowadzić test na obecność substancji psychoaktywnych w moczu. Podobnie jak w przypadku badań krwi, dodatkowe badania, takie jak na przykład poziom porfin w moczu, wykonuje się tylko wtedy, kiedy wywiad lub badanie pacjenta wskazuje na taką potrzebę. Elektroencefalografia. Padaczka może prowadzić do wystąpienia objawów psychiatrycznych, na przykład Napady częściowe złożone związane z wyładowaniami w obrębie płata skroniowego, padaczka skroniowa, mogą cechować się objawami przypominającymi schizofrenię albo zaburzenia nastroju. Podczas pierwszej hospitalizacji takich pacjentów, a także u innych chorych, u których podejrzewa się padaczka, należy wykonać badanie elektroencefalograficzne EEG. U pacjentów z upośledzeniem umysłowym padaczka jest częsta, i niekiedy z wykonaniem badania EEG należy poczekać do czasu odstawienia lub zmiany podawanych leków. Stosowanie leków przeciwpadaczkowych nie jest przeciwwskazaniem do wykonania EEG przeciwnie, można wykonać badanie EEG jako badanie kontrolne oceniające skuteczność dotychczasowego leczenia. Badanie neuropsychologiczne. Badania neuropsychologiczne przeprowadzone przez psychologa klinicznego mogą być często pomocne. Są istotnym elementem diagnozy w przypadku otępienia lub pseudootępienia w psychiatrii dziecięcej i u osób z trudnościami w uczeniu się i upośledzeniem umysłowym. Neuroobrazowanie. Badania neuroobrazowe należą do badań dodatkowych, które wykonuje się przy podejrzeniu organicznego uszkodzenia układu nerwowego. Zatem rezonans magnetyczny MR lub tomografię komputerową TK należy wykonać w przypadku podejrzenia np. guza mózgu, zaników korowych lub potępienia. MR jest również wartościowym badaniem dodatkowym w przypadku stwardnienia rozsianego SM. Badania neuroobrazowe często są też zalecane w celu wykluczenia choroby organicznej ON w pierwszym epizodzie psychozy. Badania czynnościowe. Czynnościowy MR Pozytonowa tomografia emisyjna PET i komputerowa tomografia emisyjna pojedynczego fotonu SPECT nie należą do rutynowo stosowanych badań dodatkowych. Typowanie genów HLA. Przykładem zaburzenia, w którym typowanie HLA, ludzki antygen leukocytowy, może być użyteczne. Jest narkolepsja. To zaburzenie snu jest silnie związane z niektórymi antygenami. Typowanie HLA oprócz badania snu, zobacz niżej, jest wartościowe, ponieważ może potwierdzić diagnozę i ujawnić osoby, które udają objawy narkolepsji, aby otrzymać leki psychostymulujące, w tym pochodne amfetaminę. Testy genetyczne. Znaczenie karyotypu jest badaniem dodatkowym, które może potwierdzić występowanie zaburzeń związanych z anomaliami chromosomowymi. Jest to szczególnie użyteczne w diagnostyce osób z rozpoznaniem upośledzenia umysłowego. Na przykład około 95% przypadków zespołu Downa jest wynikiem trisomii 21 w Nawiasie 47 plus 21. Trisomia 21 Powstaje w wyniku braku dysjunkcji w fazie mejozy, co prowadzi do nieprawidłowego kariotypu. Rycina 517 na Rycinie 518 przedstawiono rodowód, w którym zespół Downa jest związany z translokacją pomiędzy chromosomami 13 i 21. Badania naukowe umożliwiają poznanie coraz większej liczby genów związanych. Z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi. W 1993 roku opisano mutację odpowiedzialną za wystąpienie choroby Huntingtona, o której od 1983 roku wiadomo było, że jest zlokalizowana na krótkim ramieniu chromosomu czwartego. Tego typu odkrycia pozwalają na przeprowadzenie specyficznych testów diagnostycznych. Jest także możliwe przeprowadzanie testów u krewnych, dzieci i wnuków chorego w okresie przedobjawowym. Możliwość taka rodzi wiele wątpliwości natury etycznej, których omówienie jednak wykracza poza ramy tego rozdziału. Badanie snu. Badania snu są prowadzone w diagnostyce zaburzeń snu. W narkolepsji najbardziej, np. Na Uderzającą fizjologiczną nieprawidłowością jest wystąpienie fazy snu z szybkimi ruchami gałek ocznych REM natychmiast lub w ciągu pierwszych 10 minut po zaśnięciu. Chociaż u pacjenta z nasiloną sennością w ciągu dnia i ewidentnymi napadami katalepsji często można postawić rozpoznanie jedynie na podstawie wywiadu, testy obiektywne mogą być użyteczne z powodów podanych wyżej. A ponadto badania snu mogą ujawnić obecność innych zaburzeń związanych z nasiloną sennością takich jak bezdech senny. Test wielokrotnego pomiaru latencji snu MLST jest w praktyce klinicznej najbardziej użyteczną techniką w przypadku diagnostyki nadmiernej senności. W badaniu ten pacjent co dwie godziny w ciągu dnia jest proszony o to, żeby spał. Pomiar dotyczy latencji, czyli długości czasu oczekiwania na sen. Analizowany jest także rodzaj snu, faza snu, jaki się pojawi. U ponad 80% pacjentów z narkolepsją średnia latencja snu wynosi mniej niż 5 minut, z przynajmniej dwiema zarejestrowanymi fazami snu typu REM, które pojawiły się tuż po zaśnięciu. Samo badanie EEG. Zazwyczaj nie wystarcza do postawienia diagnozy: Sen REM jest w tym badaniu rejestrowany u mniej niż 50% pacjentów z narkolepsją. Ramka: dalszy wywiad i badania dodatkowe. Podstawowa diagnostyka pacjenta przyjętego do szpitala psychiatrycznego: uzyskanie dodatkowych informacji od rodziny, lekarza pierwszego kontaktu innych osób i instytucji związanych z opieką nad pacjentem, wcześniejszej dokumentacji medycznej ogólnej i psychiatrycznej, psychiatry, który dotychczas leczył chorego, badania krwi, morfologia, mocznik i elektrolity, hormon tarczycy, ocena funkcji wątroby, poziom witaminy B12 i kwasu foliowego, badanie serologiczne w kierunku kiły, Badanie moczu na obecność substancji psychoaktywnych. Badania dodatkowe wykonywane, jeżeli na taką potrzebę wskazuje wywiad. Wynik badania psychiatrycznego i/lub przedmiotowego dodatkowe testy krwi i moczu na obecność wirusa HIV, EEG, badanie neuropsychologiczne, badania neuroobrazowe, typowanie HLA, testy genetyczne, badanie snu. Koniec tabeli. Historia choroby. Niżej zaproponowany wzór historii choroby jest odpowiedni dla większości pacjentów leczonych psychiatrycznie, w tym dzieci i młodzieży, a także dla osób z rozpoznaniem upośledzenia umysłowego. W przypadku badania sądowo-psychiatrycznego niezbędny jest inny formularz. Zobacz rozdział 21. Elementy historii choroby. Podstawowa struktura historii choroby. Jak opisano to szczegółowo w rozdziale trzecim, zawiera następujące elementy: wywiad, badanie psychiatryczne, badanie przedmiotowe, dane z wywiadu od różnych informatorów i badania dodatkowe, rozpoznanie albo rozpoznanie różnicowe, opis czynników związanych z wystąpieniem choroby, postępowanie i przebieg leczenia, czynniki rokownicze i dalsze postępowanie. Ustne przedstawianie pacjenta. Podobną strukturę powinien mieć ustny opis pacjenta przedstawionego na obchodzie klinicznym lub podczas egzaminu. Wywiad, badanie psychiatryczne, badanie przedmiotowe, planowane lub przeprowadzone badania dodatkowe i uzupełniające wywiady, rozpoznanie lub rozpoznanie różnicowe, czynniki etiologiczne, postępowanie. Czynniki Rokownicze. Po przedstawieniu wywiadu i wyniku badania psychiatrycznego i przedmiotowego, należy krótko podsumować główne problemy pacjenta i wyniki badania. Należy informować zarówno o obecności, jak i o niestwierdzeniu istotnych objawów. Po przedstawieniu planu dotyczącego badań dodatkowych i uzupełnienia informacji, należy omówić rozpoznanie lub rozpoznanie różnicowe. Proponując diagnostykę różnicową, należy wskazać, jakie argumenty przemawiają za każdym z możliwych rozpoznań. Następnie należy podsumować czynniki etiologiczne, planowane postępowania i czynniki rokownicze. Informacja dla lekarza pierwszego kontaktu. Ponieważ lekarz pierwszego kontaktu jest zazwyczaj bardzo zajęty, ale zna swoich pacjentów. Dobrze jest przy wypisie pacjenta ze szpitala przesłać krótką informację dotyczącą rozpoznania dotychczasowego leczenia i planowanego postępowania. Lekarz pierwszego kontaktu może tę notatkę dołączyć do dokumentacji medycznej pacjenta. W Polsce nie ma takiego zwyczaju, zwłaszcza bez wiedzy i zgody pacjenta. Rolę tę spełnia karta informacyjna, którą otrzymuje pacjent przy wypisie ze szpitala przypis tłumacza. Opis przypadku, przykładowa dokumentacja. Ten opis przypadku jest przykładem zastosowania powyższego wzoru historii choroby. Pan AB. Data urodzenia: 26 lipca 1991 roku. Adres. Data przyjęcia: 15 kwietnia 2011, data wypisu: 16 maj 2011. Lekarz prowadzący X. Powód zgłoszenia. Pan B był przyjęty na oddział 3S za swoją zgodą z powodu trwającego od trzech tygodni postępującego obniżenia nastroju i występujących od trzech dni myśli samobójczych. Dotychczas pacjent pozostawał pod opieką ambulatoryjną. Pogorszenie nastąpiło pomimo stosowania farmakoterapii. S-citalopramem w dawce 10 mg na dobę. Przebieg choroby. Trzy tygodnie przed przyjęciem odnotowano obniżenie nastroju trudności z zasypianiem, wczesne budzenie i spadek łaknienia. Trzy dni przed przyjęciem wystąpiło poczucie, że nie warto żyć. A rano w dniu przyjęcia pacjent rozważał, czy się nie powiesić. Przyjmował escitalopram 10 mg na dobę, ale nie zareagował na leczenie. Wywiad rodzinny. Ojciec pacjenta ma 51 lat. Jest profesorem medycyny. Matka pacjenta ma 48 lat. Jest księgową. Pan B jest jedynakiem. Matka i babka ze strony matki chorowały na depresję, przy czym matka w przeszłości była leczona elektrowstrząsami, Innych chorób psychicznych w rodzinie nie było. Wywiad dotyczący rozwoju i linii życiowej. Pan B. urodził się w Oksfordzie w Wielkiej Brytanii. Okres okołoporodowy i rozwój wczesodziecięcy dziecięcy przebiegały prawidłowo. Jako dziecko był zdrowy i łatwo nawiązywał kontakty z rówieśnikami. W osiemnastym roku życia po ukończeniu szkoły z doskonałymi wynikami pan B. rozpoczął naukę ekonomii w Londyńskiej szkole ekonomii. I uzyskał dyplom ukończenia studiów z wynikiem dobrym. Kontynuował naukę. Dalsze studia rozpoczął w wieku 21 lat. Pan B mieszka sam w mieszkaniu studenckim. Jego orientacja jest heteroseksualna. W przeszłości był w jednym poważnym związku, który trwał około roku. Związek ten został zakończony około 4 tygodnie przed przyjęciem. Partnerka zostawiła go dla jednego z jego kolegów. Pacjent nie ma dzieci. Wywiad w kierunku bycia ofiarą maltretowania lub wykorzystywania seksualnego jest negatywny. Wywiad ogólnomedyczny bez znaczenia. Przebyte zaburzenia psychiczne nie było. Stosowanie substancji psychoaktywnych. Pi, alkohol w towarzystwie, nie pali, nie stosował narkotyków. Konflikty z prawem nie było. Osobowość przedchorobowa, prawidłowe kontakty społeczne, wychodzi z domu, łatwo nawiązuje znajomości. Badanie psychiatryczne wygląd i zachowanie nieogolony i zaniedbany młody człowiek w nieupranych ubraniach siada spokojnie na krześle nie nawiązuje prawidłowego kontaktu wzrokowego patrzy na podłogę przez większość rozmowy chwilami płaczliwy był w dobrym kontakcie i jego odpowiedzi na pytania były adekwatne mowa, mówi powoli występują długie przerwy pomiędzy pytaniem a odpowiedzią nastrój w ocenie obiektywnej i subiektywnej nastrój obniżony, bez lęku, afekt dostosowany i stabilny. Treść myślenia: zaabsorbowany myślami o dziewczynie, która niedawno go zostawiła. I jak mężczyzna, do którego odeszła, mógł mu to zrobić. Bez myśli dotyczących skrzywdzenia kogoś lub siebie. Nieprawidłowe przekonanie i doznania: zaprzecza. Funkcjonowanie poznawcze. Widoczne zaburzenia uwagi i koncentracji bez innych zaburzeń poznawczych. Krytycyzm. Pacjent był krytyczny wobec swoich zaburzeń, był przekonany, że ma depresję i potrzebuje z tego powodu leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Badanie przedmiotowe, bez istotnych odchyleń. Uzupełnienie wywiadu i badania dodatkowe. W rutynowych badaniach laboratoryjnych parametry hematologiczne i biochemiczne były prawidłowe. Poziom hormonów tarczycy, witaminy B12 i kwasu foliowego również był prawidłowy. Rozpoznanie: Epizod depresyjny. Czynniki etiologiczne. Wywiad rodzinny ze strony matki dotyczący występowania depresji wskazuje na możliwość obciążenia genetycznego. Wystąpienie obecnego epizodu prawdopodobnie miało związek z niekorzystnym wydarzeniem życiowym które polegało na tym, że dziewczyna opuściła go dla jednego z jego kolegów. Postępowanie i efekt leczenia. Z powodu myśli samobójczych zlecono, aby pan B pozostawał pod ciągłą obserwacją personelu od chwili przyjęcia. Ciągłą obserwację zakończono po czterech dniach, kiedy ustąpiły tendencje samobójcze. W ciągu następnych trzech dni stopniowo zmniejszano stopień nadzoru pacjenta. Zwiększono też dawkę Escitalopramu do 15 a następnie do 20 mg na dobę. Pacjent został zachęcony do omówienia swoich uczuć związanych z byłą dziewczyną i jej nowym partnerem podczas psychoterapii wspierającej prowadzonej przez pracownika oddziału, będącego indywidualnym opiekunem pacjenta. W ciągu dwóch tygodni nastrój chorego poprawił się, a po następnych dwóch tygodniach sen i apetyt całkowicie wróciły do normy. Po udanej przepustce weekendowej 16 maja pacjent został wypisany ze zaleceniem przyjmowania 20 mg escitalopramu na dobę. Po wypisie trzy tygodnie pacjent miał spędzić w domu swoich rodziców. Rokowanie i dalsze postępowanie. Pan B pogodził się z faktem rozstania z dziewczyną i dobrze zareagował na zwiększenie dawki escitalopramu. W związku z tym rokowanie dotyczące obecnego epizodu prawdopodobnie jest bardzo dobre. Z powodu obciążenia wywiadem rodzinnym pacjent może być podatny na wystąpienie kolejnych epizodów depresyjnych, dlatego powinien pozostawać pod opieką i obserwacją ambulatoryjną. Planuje się stosowanie escitalopramu w dawce 20 mg na dobę przez następne 6 miesięcy. Koniec rozdziału piątego. Wywiad i badanie pacjenta.